Dzień dobry Państwu, tu arcymistrz Marcin Tazbir. Mokate, indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach na rok 2019. Runda czwarta za nami. Kolejne wygrane, kolejne remisy. Tych wygranych zdecydowanie więcej, bo aż cztery partie zakończyły się zwycięstwem jednej ze stron. Jolanta Zawadzka po bardzo ciekawej partii wygrała z Kariną Szczepkowską kolorem czarnym. Trzy razy wygrały białe. Anna Kubicka z Katarzyną Dwilewicz, Monika Soćko z Alicją Śliwicką i Klaudia Kulon z Anną Barakowską. Remisem zakończył się pojedynek Iwety Rajlich z Joanną Majdan. Dzisiaj chciałbym pokazać partię Klaudii Kulon z Anną Barakowską. Uznałem ją za najciekawszą partię tej rundy. No i zobaczmy, co się dzieje. E4. Tutaj po raz kolejny Klaudia wybiera E4, zwykle ostatnio jednak częściej grywa partię angielską, natomiast tutaj nie idzie w główne warianty, natomiast wybiera ruch E4. Nastąpiło C5, Ania grywa ostatnio głównie E5, natomiast myślę, że była na pewno przygotowana na ruch E4 i postanowiła wrócić do swoich korzeni, zagrała C5, skoczek C3. No to na pewno było duże zaskoczenie, dlatego że Klaudia zdecydowanie częściej gra warianty otwarte powstające po ruchu skoczek F3. Natomiast skoczek C3, tak jak mówię, wariant zamknięty obrony sycylijskiej, pojawia się w jej repertuarze dużo, dużo rzadziej. Nastąpiło skoczek C6, G3, G6, goniec G2, goniec G7. Obie strony wykonują fianchetto gońca, to znaczy ustawiają go na najdłuższej diagonali. Oczywiście podoba mi się ta pozycja bardziej czarnymi, dlatego że ten goniec nie strzela w żadnego pionka, natomiast ten biały jest jakby przyblokowany przez swojego, natomiast oczywiście nie jest to błąd. Przy prawidłowej grze obu stron partia powinna dążyć do wyrównania. Nastąpiło skoczek GE2 i E6. Inną możliwością jest tutaj zagranie ruchu wieża B8, aby natychmiast atakować na skrzydle hetmańskim i na przykład po roszadzie B5, D3, B4 biały staje przed bardzo nieprzyjemnym wyborem, gdzie iść, no bo odejść na B1 to się aż nie chce, dlatego że skoczek przed momentem wyskoczył na pole C3. Tutaj oczywiście zwykłą odpowiedzią, zwykłym responsem jest ruch D6, natomiast po skoczek D5 może nastąpić E6, skoczek E3, skoczek GE7. No, przypomnijmy, że jest regułą, że nie wykonujemy tą samą figurą kilku ruchów w debiucie, natomiast białe przeszły skoczkiem z B1 przez C3 na D5 na E3. Oczywiście pozycja jest mniej więcej równa. Natomiast w partii nastąpiło E6, które broń Boże nie jest błędem. D3, skoczek GE7, goniec E3, skoczek D4. To pole jest kontrolowane i przez pionka, i przez gońca i czarne próbują ograniczyć chęci białe, jeśli chodzi o zagranie ruchu D4, dlatego że wtedy ten pionek byłby odstały. Dlatego skoczek D4, hetman D2, wieża B8. Białe oczywiście chciałyby wymienić tego gońca za swojego oponenta, natomiast jest to w tym momencie niemożliwe z uwagi na bicie na H6, hetman H6 i skoczek bije C2, tutaj widły i czarne zdobywają jakości pionka, dlatego białe grają roszadę. Dalej goniec H6 jest niemożliwe i następuje typowe dla tych pozycji, natomiast moim zdaniem nie najlepsze w tej pozycji skoczek C1. O co chodzi? Białe chciałyby zagrać skoczkiem na D1, drugim na C1 i zagrać C3. Grają to w tej kolejności, skoczek C1 i później odchodzą drugim skoczkiem, żeby czarny po jakimś, nie mógł na przykład teraz nawet pobić na E2 i teraz te dwie figury stoją źle. Czarny może zagrać na przykład, nie wiem, B6, zdjął D5, dlatego najpierw skoczek C1, D6 i skoczek D1. Białe chcą zagrać C3 i D4, aby osiągnąć silne centrum. Czarne zagrały teraz, Ania Barakowska zagrała niedokładnie, zagrała ruch B5, należało zagrać ruch E5 po to, żeby po C3 mieć pole E6 dla skoczka i teraz ustawienie tych dwóch figur wskazuje, że czarne nie mogą mieć problemów żadnych w tej pozycji. Na przykład po jakimś ruchu skoczek E2 czarne mogą już zagrać spokojnie D5,
opanowują one centrum, natomiast ruch f4 na przykład, jakby biały chciał zagrać, to następuje bicie, bicie i f5. I teraz już gołym okiem widać, że te skoczki po prostu stoją bardzo źle. Także tutaj ruch e5 moim zdaniem był ruchem najlepszym, na przykład po c3 skoczek e6, skoczek e2, d5. Tutaj same białe chciały zagrać d4, dlatego czarne muszą być szybsze. d5, koniec h6, de, de, hetman bije d2, goniec bije d2 i wieża d8 wstępem, goniec e3, b6. Tutaj czarne chcą zagrać goniec a6. Chyba jedyną szansą białych jest zagranie c4, ale tutaj może nawet być b5, później wejście na d4. Czarne przechwytują inicjatywę z uwagi na lepiej ustawione figury. Także tutaj myślę, że powinno było nastąpić e5. Nastąpiło jednak b5. Białe wyrzucają skoczka stamtąd, tam skąd przyszedł, skoczek c6 i grają goniec h6. Wymieniają tego bardzo silnego gońca, który oczywiście czarne chciały zagrać b4 i właśnie ten goniec miał pomagać w nacisku na centrum, na pole c3, na pole d4. Nastąpiło goniec h6 i b4. Ciekawą opcją moim zdaniem, myślę, że nie do końca poprawną, byłoby tutaj zagranie goniec h8. Ten goniec jest wyceniany bardzo wysoko i czasem nawet czarne oddają jakość za to, że za to tylko, by ten goniec nie został wymieniony. Oczywiście uważam, że jest to lekka przesada w tej pozycji, natomiast sam motyw warto zapamiętać, że czasem ten goniec jest silniejszy. Ok, nastąpiło b4, goniec g7, król g7 i skoczek e3. No, wreszcie pojawiło się jakieś pole dla białego skoczka. Tutaj też może nastąpić teraz skoczek g4, jakieś nieprzyjemne, ale należało kontynuować zdobywanie przestrzeni na skrzydle hetmańskim, grając ruch a5 i teraz po skoczek a2 goniec a6. Natomiast jeśli tutaj białe zagrałyby skoczek g4 z groźbą hetman h6 szach i skoczek f6 i później na h7 nie ma jak się bronić, to czarne grają szybciutko f5, hetman h6 i król h8, wieża pilnuje pola f6, natomiast po skoczek e3, skoczek g8 okazuje się, że to biały hetman ma problem ze znalezieniem dobrej pozycji na desce. Także goniec b7 to kolejna niedokładność i Klaudia bardzo ładnie to wykorzystuje. cb4, cb4 i d4. I tutaj widać, że białe zdobyły centrum. Zawsze będą groziły tym skoczkiem g4. Skoczek drugi wróci na e2. Dużo łatwiej gra się tę pozycję, białymi. Nastąpiło e5. Skoczek b3, trzymamy napięcie w centrum i a5. Czarne próbują wymusić jakąś reakcję w centrum, natomiast następuje teraz ruch d5 i czarny nie może wskoczyć na d4, dlatego że to pole jest atakowane i przez skoczka, i przez hetmana. Czarne, skacząc tutaj skoczek d4, po prostu straciłyby pionka i to z szachem. Także dlatego nastąpiło skoczek a7, ale tutaj już widać, że ta pozycja czarnego nie jest dobra, dlatego że wszystkie figury stoją na 8, 7 linii, natomiast białe mają przewagę przestrzeni. Ten skoczek na b3 atakuje na a5, ten pionek na d5 blokuje gońca. Białe chcą też zagrać ruch f4. Pozycja jest naprawdę, już bardzo trudna dla czarnego. Nastąpiło goniec a6, wieża fc1, biała wieża idzie na otwartą linię, skoczek a na c8, ale to wszystko za wolne. f4. Białe otwierają pozycję, kiedy czarne figury nie są zmobilizowane wystarczająco do odporu ich ataku. Nastąpiło hetman b6, fede i skoczek c5. Grozi bardzo nieprzyjemny oczywiście skoczek d7 z potrójnym uderzeniem na ciężkie figury czarnego, dlatego hetman d6. To pole raczej było przeznaczone dla skoczka, ale niestety skoczek g4 grozi, hetman h6 bardzo nieprzyjemne, skoczek g8, no i tutaj widać, że ta pozycja rozpada się. Skoczek bije a6, hetman bije a6 i po prostu skoczek e5. Białe zostały z czystym centralnym pionkiem więcej, tutaj jeszcze będzie skoczek c6 groziło, hetman d4, wieża c6, gruźpies multum, a odpowiedzi za bardzo nie widać. Skoczek f6, hetman d4, centralizacja ciężkiej figury, hetman b6
i wieża C5 białe nie chcę wymieniać z uwagi na to, że to czarne figury mają dużo większe problemy z koordynacją. Wieża B7, wieża F1 i po król G8, skoczek C4. Klaudia pobiera jeszcze jedną figurkę. No i to już wystarczyło, by Anna Warakowska skapitulowała. Także po 4 rundach mamy liderkę samodzielną. Monika Słoćko po wygranej z Alicją Śliwicką ma 3,5 punktu z 4 partii. Na drugim miejscu dosyć niespodziewanie. Myślę, że również i dla niej samej, chociaż oczywiście jest to zawodniczka o wielkim potencjale, Iweta Rajlich. I na trzecim miejscu jak na razie ex aequo Jolanta Zawadzka i Karina Szczepkowska. To tyle jeśli chodzi o grupę pań. Zapraszam również do oglądania oczywiście turnieju Open. Zapraszam do oglądania transmisji na żywo prowadzonej przez Kacpra Poloka na platformie Twitch. Zapraszam do uczestnictwa w Lidze Typerów. Zapraszam do komentowania moich filmików. Może macie Państwo jakieś uwagi. Jestem bardzo otwarty na konstruktywną krytykę. Także zapraszam do współpracy i dziękuję bardzo za tę partię.